No i witam Was w ostatnim dniu tego roku. Dopiero mi się przypomniało, żeby Was powitać, jak już jest ciemno na dworze. No, ale zawsze lepiej późno niż wcale, nie? Mamy Sylwester, wszyscy się szykują do balowania. My też się szykujemy o takiego balowania, wiecie, przy stole posiedzenia. No, ale coś tam trzeba sobie naszykować do jedzonka. No właśnie te tortellini moje robię. Pokażę Wam, ale troszkę mi się zapomniało, jak mi się to gotowało i jest takie, nie jest rozgotowane, ale jakieś takie duże są te tortellini. Nie szkodzi. W każdym razie witam Was w ostatnim dniu tego roku. No i witam Was w kuchni. Tu trochę o bałagan, ale zawsze się coś robi, to najpierw jest bałagan, a potem się posprząta. Ja do mojej tortellini dałam naszą szynkę, którą Zbyszek wędził. Także nie kupowałam jakiejś, wiecie, czekajcie. Nie kupowałam żadnej konserwowej, coś mi się tam coś znowu działo, ani jakiejś tam innej, tylko po prostu tą, którą mamy w domu. No, tu mam te tortellini, one takie dosyć duże są. Ale wiecie, one się miały chwileczkę gotować, a ja w tym czasie filmik nagrywałam i to mi się gotowało i gotowało i gotowało, no i... Ale mniejsza z tym. Jest dobre, nie rozlatuje się, tylko my jesteśmy w domu. Do tego dam, bo z tego co tak patrzałam, to na te sałatki, to można dawać wszystko, co się ma w domu. Nie wiem, jak ten ogórek, czy on jeszcze jest dobry. Chyba tego na razie nie dam. Tak jakiś kośkowaty się robi. Mam tu nowy ogórek, to tego nowego dam, bo tamten byłby taki dziwny. Ta wczorajsza cebulka też się przydała. Zaraz ją tutaj dodam. No i tak. Na tej desce, może tutaj widać, są okruchy z tej szynki, ale to się nie pogryzie, bo ta szynka jest tu. Także nie będę, wiecie, cudować. I żeby to było pościerane, bo to i tak wszystko jest w jednej sałatce. No, może jak jest jakiś kulinarny vlog, no to żeby to ładnie wyglądało, to się tak robi. U nas dzisiaj strzelają już od rana. Jakiś mądry, w cudzysłowiu, odpalał fajerwerki z balkonu pod nasze balkony. Także nie wiem. I to jeszcze tam małe dzieci były. No ale to takie wyglądało, jakby to jakieś próby były na razie. No to na razie wiecie. I tak nic nie możecie powiedzieć, no bo jest Sylwester, to nie można komuś zabawy psuć. No, Tropka już tak chodzi, taka wystraszona. Na razie nie części się jeszcze tak bardzo, ale już chodzi i tylko patrzy, żeby być tam, gdzie jestem ja albo Zbyszek. Poszła za Zbyszkiem do łazienki. Zbyszek nie zauważył, wyszedł. I się okazało, że zaczęła potem drapać, no bo długo tam była i w końcu stwierdziła, że wychodzi, nie? Nie mam pomidorków takich tych, wiecie, koktajlowych, takich śliwkowych, znaczy tych małych, więc po prostu pokroję tak mniej więcej w kostkę normalnego pomidora do tego. Jak patrzałam na te przepisy w internecie, na sałatkę z ravioli albo z tymi tortellini, no to w sumie, w zasadzie, do tego można dać wszystko, na co macie ochotę. Zastanawiam się, czy nie dam też jeszcze oliwek. Czy to nie będzie za dużo. No. Tam tutaj dwa te pomidory, takie te rzymskie, tak nie wiem, różnie na nie mówią, takie w Lidlu chyba one są pod nazwą rzymskie. Dam te pomidorki, trochę cebulki. No i majonez, paprykę też jeszcze mam, to też tam dodam i będzie. No ja się dzisiaj wyjątkowo wcześniej wyszykowałam. Także ja już jestem, wiecie, wyszykowana na Sylwestra. Już mi to przynajmniej czasu nie będzie zajmowało. Wiki już pojechała dawno, jeszcze jasno było, to już jechała. Dlatego, że tam mieli się gdzieś spotkać jeszcze wcześniej. No. I my tak sami zostaliśmy tutaj. Oj.
Jakaś podenerwowana jestem, nie wiem dlaczego. Nie wiem, może dlatego, że co chwilę strzelają, bo mi to tak, szczerze mówiąc, na nerwy działa. Jakby chodziło o mnie, to by mogło też być tak, że żebym zabroniła. Żeby tylko było w jakimś miejscu, wiecie, tak jak wczoraj mówiłam, jedno wyznaczone miejsce do strzelania, a nie i jeden czas, a nie przez cały tydzień strzelają. Przecież już przed Wigilią zaczęli strzelać. To tak było, wiecie, mało tego strzelania, ale idziecie z psem i nagle zacznie strzelać i pies zaczyna wariować. Chce uciekać i w ogóle. No. Także to jest trochę głupie. No ale nie zabronicie ludziom wydawać pieniądze, wiecie, do luftu, jak się to mówi, nie? No. I to nie chodzi tylko też i o zwierzęta, ale ja sobie tak myślę, małe dzieci też się przecież boją, też się wystraszą, jak tak śpi, a takie wystrzały pod blokiem są. Starsi ludzie, a co jeszcze mówić o tych ludziach, którzy teraz przecież coraz więcej w tych sklepach są takie godziny dla ludzi, którzy, nie wiem, jakaś to jest choroba, że głośnej muzyki nie może być. Nawet są przytłumione światła, żeby nie było takie tak jasno. No a to ja nie wiem, w tym dniu, to ja nie wiem, co z tymi ludźmi. Jak oni stres muszą przeżywać też. No bo w sumie, no wiecie, można się bawić na różne sposoby, nie trzeba koniecznie strzelać. Tym bardziej, że czy to taki jest ten nowy rok, który ma przyjść, to jak na razie jak nam go zapowiadają, to nie wiem, z czego się tu cieszyć, że on przychodzi, nie? Wiecie, co stare mamy, to wiemy, a co będzie, to się okaże. Coś mi tu nawet dzisiaj ta cebula źle się kroi. No, także ja już od paru lat mam takie coś, że ja się w ogóle nie cieszę na nowy rok. Po prostu, szczerze mówiąc, to czasami mam takiego stresa, bo to co to będzie w tym nowym roku? Bo jak byłam młodsza, to się czekało na nowy rok. No bo zawsze się wydawało, że coś magicznego będzie, coś fajnego. To stare, co było, to już nieważne. Nowe będzie lepsze, ale kto nam zagwarantuje, że nowe będzie lepsze? No. A jak tak patrzymy, to często jest tak, że jest coraz to gorzej, nie? A mam nadzieję, wiecie, też nie można tak... Miejmy nadzieję, że się coś takiego wydarzy w życiu każdego z nas, że będziemy chwalić sobie ten nowy rok, nie? I tego się trzeba trzymać, no bo tak pesymistycznie troszkę tu zawiało. No i cebulka powinna być prawdopodobnie ta niebieska cebulka taka, ale mam taką, jaką mam, białą. Wiecie. I niech jest ta. Co tu jeszcze dać? Nie wiem, czy dać tu, a jeszcze groszku może, ale w sumie nie wiem, czy groszku dawać. Majonez dam. Tej papryki też nie dam za dużo, no bo bez przesady. Zaraz zobaczymy, jak to pomieszam. O, tu mam tą. Tak. To by się musiało wymieszać z tym, nie? Tak. Może troszkę jeszcze czegoś dołożyć, tylko nie wiem czego. Oprócz majonezu oczywiście. Kropka będzie miała. Ona chyba tego nie zje. W sumie nie, tylko teraz dołożę tego majonezu i zielonej pietruszki. I zobaczymy, jak to za chwilę będzie wyglądało, nie? No, zupę rosół mam już przelane, czekam, aż mi wystygnie, mam tutaj w garnku. I potem pójdzie do lodówki, bo już jest za ciepło na dworze, żeby na balkonie było, bo mógłby mi skisnąć. Mięsko z tego rosołu, tam dużo było tego, będę musiała jeszcze obrać i część dam kropce. No i potem będę musiała jeszcze na śmieci iść z tymi, z tego mięsa, z tej kości, to z tego rosołu. I jeszcze mam, co przelałam, resztę kompotu z suszu. No to tam mam w garnku, nie będę tego do worków dawać, tylko z tym garnkiem pójdę na śmietnik, wyrzucę to do bio i tyle będzie. No ale muszę poczekać, aż to dla... kropki zrobienie. No. Dobra, idę po ten majonez. Tu jest ten majonez. I potem się okaże, czy tam jeszcze trzeba dać jakieś przyprawy, czy nie.
No jeszcze tą zieloną pietruszkę chciałam, nie? Majonezu tutaj mam dużo. Może jeszcze jajka zrobię z majonezem. Bo sałatki jarzynowej nie będę robiła. Nie chcę mi się, szczerze mówiąc. Bo ktoś to będzie jadł. Potem się to będzie tylko psuło. No bo ileż można jeść? Jak zjemy sobie taką sałatkę, śledzie, karpia, no to w sumie co na więcej trzeba, nie? Ileż można tego jeść? Jeszcze mamy ciasta, zaraz sobie pokroję. Pokroję, dam to na stół, to wam potem pokażę, jak to na stole wygląda. I tyle. Nagrałam życzenia noworoczne. Oj, chyba wdepłam w ten ciapa. Nagrałam życzenia noworoczne. To już pewnie widzieliście. Mój mąż nie bardzo chciał się tam pokazywać. Ja już wczoraj mówiłam, że on się raczej nie będzie pokazywał do tych życzeń. Tak jak gdzieś tam jest, wiecie, no to przez przypadek, no to tam nie stroni, nie mówi, nie pokazuj mnie. Ale tak też nie ma parcia, także nic na siłę. No. Dobra, niech to tak jest, bo jak to zacznę mieszać, to mi się te ravioli rozwali. Potem to, jak się to troszkę przegryzie, to spróbuję, jeszcze tylko tej pietruszki dam i będzie. No, muszę sobie tutaj wziąć papier, bo ja sobie tu rozdeptałam to ravioli, tortellini, nie wiem, te uszko. No i nie chcę sobie tego ciapciać po całym mieszkaniu. No. Tak. Dopiero co posprzątałam całe mieszkanie, żeby było czysto. No. Dobra, to na razie na tym tutaj zakończę. No, na razie wygląda to tak niezbyt instagramowo, bo w takiej misce jest. Ja to potem dam, przełożę do jakiejś ładnej miski, nie? Nie musi całe na raz iść, tylko tyle co ten, a reszta pójdzie na balkon. No. Jest godzina chyba 18 chyba, nie? Zmuszek. A non stop szczelają. Nie widać tam, ale słychać. Tu balkony ustrojone. Kropka wyszła na spacer, ale nic nie robi, tylko leci. Więc nie zrobi siku. Tylko tyle, że się przeszła. Non stop. Tak już jest od 4:30 co najmniej. Nawet wcześniej było tak, nie? No. Chwila spokoju. Czekaj, kropka, mamunia wyłączy. No i to nasz stół. Tutaj mamy wszystko i dwa laptopy. Za chwilę sobie je odpalimy. Nie wiem, czy mąż będzie ściągał ten, czy nie, bo bym musiała wtedy ten duży kwiat stamtąd wziąć. No, o, jeszcze tutaj nie zaświeciłam sobie tych światełeczek. O. Tutaj już są słabe baterie, ale to nie szkodzi. To się nie musi mocno świecić, tylko chodzi mi o takie punkciki świetne, że są. Bo puszka chyba sobie nic nie robi z tego strzelania. Takie wrażenie mam. No. I tak tutaj mamy sobie, będziemy siedzieli za chwilę. Mamy nalewkę. Nie za dużo, mam jeszcze, ale gdzieś schowane. To mamy nalewkę. Mamy na balkonie szampana. Tu sobie postawiłam kieliszki na szampana. Tu mamy jeszcze takie cosik. Z kolą można to pić. Także nie jest źle. Szafkę trzeba zamknąć. Słodkości wyciągałam. Tu mam pranie poukładane, to co do prasowania, no to swetry moje, bo gdzieś muszą być. No i męża prezent jeszcze z pracy, co dostał. No i tak, lampa oczywiście
tutaj jest, ale to nie jest dekoracja, ale gdzieś musi być po prostu. I tak, teraz przejadę wszystkie dekoracje, jakie mam w domu, jak mam udekorowane mieszkanie. No to już widzieliście. No, może sobie poszedł zapalić, a ja sobie mam na gimbalu. Także na razie, może przynajmniej wstrząsów w mieszkaniu nie będzie. Tam oczywiście są lampeczki na zewnątrz. Tutaj są świeczki pozaświecane. Jeszcze sobie zapalę tamtą białą świecę. Tylko muszę wyskrobać życzenia, bo mnie się przypomniało, że malinowa Anka mówiła tak w poprzednich latach, że po prostu wszystkie życzenia na nowy rok, co by chciała, żeby jej się spełniło, o ile się nie mylę, to trzeba napisać w takiej formie, tak jakby to już się spełniało, że na przykład mam dom, coś takiego. No i to musi się palić tak długo, aż to się spali to, gdzie tam było wydrapane najlepiej tą igłą albo szpilką. To sobie jeszcze będę skubać za chwilę, bo jeszcze mamy czas, dopiero jest po 7:00. No. Tam na krześle u męża jak zwykle. No, tutaj mamy tak, tu mamy właśnie, bo miałam dekoracje pokazywać. Choinka nasza. Nie wiem, czy mi się uda z dołu. O. Z dołu do góry. No tutaj oczywiście te serwetki świąteczne. Jeszcze mam ten adwentowy wieniec. Jeszcze tu troszeczkę pobędzie. No. I teraz pójdziemy do przedpokoju sobie zaraz. Tutaj też mam kartki od Was i oczywiście klucz z działek się tutaj za... O, jeszcze tą świecę sobie zapalę, bo ona pięknie pachnie. Tak świątecznie. Tutaj ja oczywiście wszystko pięknie, tylko gumowe laćki. Muszę sobie zmienić. Mam takie jeszcze właśnie ze złotem, tylko one mniej wygodne są. Za chwilę sobie je założę i pokażę Wam, żebyście wiedzieli, że jednak je założyłam, że ja je mam. No, także tutaj mamy lampeczki. To już też widzieliście. Takie wszystkie nasze dekoracje. O. Tu oczywiście już począwszy od stołu. Tutaj dodałam lampeczki do tego. Jeszcze tam patelnia, bo się smażyły ryby. Tak się zastanawiam, dzisiaj sobie może troszeczkę rozłupię orzechów, bo tak mi się to tak marzy. Jak byłam dzieckiem, to na święta to się brało orzechy na stół i się łupało i się jadło. Rosół jeszcze musi stygnąć, bo on jeszcze bardzo gorący jest i nie mogę takiego dać do lodówki, musi troszkę podstygnąć, żeby można było do lodówki go dać. No, tu mamy tak. Świątecznie, u góry wiadomo, że tam coś musi stać, no bo gdzieś to muszę mieć. Ale mam też lampeczki. Ten zegar nie chodzi u góry. Także u nas wszędzie lampeczki. No i tutaj tak już Wam to chyba pokazywałam, nie? No i kupiłam, nie wiem czy to pokazywałam, takie jakby perfumy, to są takie do pomieszczeń i to bardzo fajnie pachnie i to nie pachnie tym lasem, to ma taki fajny zapach, tak nie umiem określić, bo ja nie jestem dobra w określaniu zapachów,
Tak troszkę perfumowo to pachnie, bardzo fajnie. No. I tak tutaj mamy. Tutaj oczywiście sobie daję zawsze czerwone, wiecie, dywaniki. No i tak to wygląda. Tutaj sobie wiszą, odstraszają wrotycz. Ten wianek już jest bardzo długo z nami. Kiedyś to było coś ekskluzywnego. On już ma chyba z 20 lat. Ale jak jest dobry, to czemu by nie powiesić. Tutaj mam taką fajną taśmę. No. I idziemy do Wiki. Wiki nie ma. Ale się tutaj świeci. Czekajcie, może się obrócić. To jestem ja. To nie jest Wiki. To jestem ja, jak miałam 18 lat. No, muszę sobie jeszcze paznokcie pomalować, bo pomalowałam wczoraj w nocy. Ale dzisiaj coś myłam i już mi poodpryskiwało takiej do bani. Uuu, tak straszy. No i tutaj też jeszcze ma choineczkę swoją małą i niebieskie lampki na tym. No, i tak ma tutaj lampeczki. Jeszcze tutaj ma też lampki takie, ale tych nie zapalam, bo to jest na baterię. To nie chcę jej tego tam, wiecie, nie ma jej tutaj, to się nie musi to palić. No i tak, wszędzie, gdzie się tylko da, łańcuchy, lampki. No, i tu mój gipal. No. I tak. Jeszcze idziemy do pokoju. Tu jest, tutaj ten wianek jest, tylko dołożyłam mu parę bombeczek. Już go nie ruszam, bo to jest suche i jak potem się dokłada, to wiecie, to się to potem jeszcze. Tu mamy tą, nie wiem, nie, z której strony tu jest. Oj, wam pokazuję. Teraz tego nie znajdę. Gdzie się to włączało? Dobra, nie włączam. No. No i tak, a tam sobie siedzi mężuś. No i tutaj będziemy sobie za chwilę. Co, na co będziemy mieli ochotę, to sobie będziemy jeli, nie Zbyszek? No, wszystko tutaj mamy. Żeby nie trzeba było wstawać, bo się wtedy nie chce iść do kuchni szykować. A tak, tylko jeszcze sztućców nie mamy. Ja nie mam widelca. Muszę sobie przynieść. No i będziemy sobie świętować.
to na razie. No i wyskubałam za tą świeczkę. Tyle tutaj napisałam życzeń. Wszystko musi się spełnić w ciągu roku. Nie wiem, jak to sobie da radę. W każdym razie pół świeczki prawie się będzie musiało wypalić. Zaraz ją zapalę. Ja się będzie paliła przynajmniej do tego miejsca, gdzie już nie ma wyskubane. Szkoda, że mi się to tak późno przypomniało, bo mogłam wam też przypomnieć, bo wszyscy, którzy jesteście od Ani Malinowej, na pewno to sobie kojarzycie. Pomalowałam sobie paznokcie, ale popatrzcie, znowu mi się tutaj, ach, bo to tak, jak się maluje i coś się robi, to potem tak to jest. No, dobra, tutaj jestem teraz na kabelku, tutaj mam jedzonko, no i będę ogarniać też internety, także to na razie, za chwilę będziemy w kuchni sobie pogaduszki robić. No, już jest zapalona, zaraz pójdzie sobie tam na miejsce. Tam. Teraz nie widać. No. No i ostatnie w tym roku gadu-gadu w kuchni, przy kuchennym stole. Przychodzę na chwilę, dlatego że już troszkę tego jest na vlogu. A jeszcze zamierzam nagrać toast, no i fajerwerki, jeśli się uda, no bo wiadomo, że to nie jest łatwo, tak, to już dobrze jest mieć taki sprzęt, nie? Miałam kiedyś taki aparat, nie wiem, to było Canon. Mieliśmy Canona i tam był tryb nocny i tam fajnie wychodziły i zdjęcia i w ogóle, no ale to było kiedyś, a teraz mamy teraz. Świeczkę sobie już zapaliłam, jak wiecie, to jest ta, dotąd jest naskrobane. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zaszkodzić, nie zaszkodzi, a może i pomoże, nie wiem. Marek mnie zaraz tutaj oczywiście, no, ochrzani, że wierzę w gusła jakieś tam. Ale wiecie, to jest też tak, no, jak są Andrzejki, to też się różne wróżby robi, nie? No, zobaczymy. W każdym razie przechodzę tak na chwilę. Podsumowania roku dzisiaj nie będę robiła, bo to myślę, że to może na jakiś inny vlog sobie na początku roku zostawię. Nie będę dzisiaj tak podsumowywać tego roku, bo mało czasu mam i w ogóle nie mam ochoty. Może jutro, może pojutrze takie małe podsumowanie zrobię. No a ja wam chciałam powiedzieć taką rzecz, bo mi się przypomniało. Trudno, żeby nie przypomnieć, co roku mnie się to przypomina, bo my poznaliśmy się z mężem właśnie w Sylwestra. I to było dawno, dawno temu, już nawet nie pamiętam ile lat. 39 chyba. No. W każdym razie mój kuzyn Peter, który w Niemczech mieszka, już na stałe, już od lat 80. No. Później, tak połowa lat 80. chyba wyjechał. W każdym razie to był też dobry kumpel mojego męża. To już wam kiedyś mówiłam. No i tak się kolegowali. No i mój kuzyn stwierdził, że mnie będzie swatał ze Zbyszkiem. No i robił Sylwestra u siebie w domu. W Katowicach na Tysiącleciu Dolnym, a ja mieszkałam na Górnym, a mój mąż mieszkał też na Dolnym. No. Także kuzyn robił tą imprezkę, bo jego rodzice, ciocia z wujkiem, gdzieś szli na jakiś bal z Huty Beldon. Chyba z Huty Beldon, no bo oni tam pracowali. No, także on miał chatę wolną i robił imprezkę. I tam było parę znajomych. Ja znałam tylko kilka osób. No i tak się poznaliśmy na tym Sylwestrze. Ciocia mówiła, żebyśmy pamiętali, żeby sobie życzenia napisać na karteczce, na małej karteczce i wrzucić sobie do szampana i żeby to wypić z tym szampanem. No nie wiem, czy to tak się da. W każdym razie nasze życzenia moje i od męża dopiła moja ciocia. I może dlatego się sprawdziło. Już nie pamiętam nawet, co ja tam napisałam. Wtedy się pierwszy raz tak spiłam mocno, że nowy rok to ja witałam
w objęciach muszli. Tak. No, mój kuzyn chciał po prostu zobaczyć, jak ja wyglądam, jak wypiję. No i mi tak, wiecie, tylko co chwilę toasty. Oni, podejrzewam, tyle nie pili, tylko mi tam nalewali. Poza tym oni więcej już takie byli, wiecie, zaprawieni w tym. Jeśli można powiedzieć, że 18-latkowie mogą być zaprawieni, nie? No, ale jakoś tak, nie wiem, mocniejsze głowy mieli. No, a ja to tak raczej nie piłam na 18, czyli miesiąc wcześniej. Wypiłam tam troszeczkę i potem mamie śpiewałam w kuchni, to wam opowiadałam. A na tym Sylwestrze to tam wypiłam parę tych drinków, bo wtedy się drinki piło. Szampan, drinki. No tego szampana to już nie umiałam tak za bardzo dopić, no bo to było o północy, a wcześniej to oni mi tam drinkowali i podejrzewam, że mi dużo tego alkoholu wlewali do tych drinków. No w każdym razie, no fajnie było, ale no wiecie, potem był potężny kac. Ale to nic, mój mąż mnie potem odprowadził do domu po południu następnego dnia w Nowy Rok. Pamiętam, że wtedy dużo śniegu było i był mróz. No, ja prędzej nie byłam w stanie nigdzie iść. Znaczy się, wiecie, no głowa mnie bolała. Siedzieliśmy tam u kuzyna, no wiadomo, byłam u rodziny w domu, no to już inaczej, tak, nie? No, a Zbyszka, ciocia z wujkiem też bardzo lubili. Także byliśmy tam jak w rodzinie, no w rodzinie. Siedzieliśmy, w końcu żeśmy się zebrali, bo no jeszcze jasno było, to szliśmy do domu, no to mogła być trzecia, bo jeszcze po jasnoku przyszłam do domu. No i tak, jak żeśmy się spotkali na tym Sylwestrze, to już potem codziennie się spotykaliśmy i tak zostaliśmy taką nierozłączną parą. No i tak już żyjemy sobie do dziś. Oczywiście w naszym życiu nie było tak różowo i tak pięknie, bo to w każdym małżeństwie coś tam się zawsze wydarzy, ale to nie ma sensu o tym opowiadać. No bo zawsze się ktoś zezłości i w ogóle zawsze jest coś nie tak, nie? Trudno, żeby przez 38 lat było super. No. W każdym razie poznaliśmy się na Sylwestrze. No i tak każdego Sylwestra możemy też obchodzić jakby rocznicę poznania się. No ale wiadomo, że my takich rocznic to tam mało się obchodzi. Tak samo jak rocznice ślubu, to takie mniej okrągłe, to po prostu no pamiętamy, że jest. Złożymy sobie życzenia, kawkę się napijemy, tam jakieś ciasteczko, ale nie robię specjalnie tortów na tą okazję. No bo to jest, wiadomo, że to jest zaraz po świętach, nie? Tak samo cywilny ślub mieliśmy w kwietniu 13, to też jest w okolicy Wielkanocy często. To też się nie robi wielkich jakichś imprez. No może jak będziemy mieli 40. rocznicę ślubu, to może zrobimy w jakimś lokalu. To zależy wszystko też od finansów, nie? No. Ale na razie cieszymy się tym, co jest. No i mam nadzieję, że ten przyszły rok będzie dobry, chociaż prognozy są fatalne. Troszkę się wszyscy boimy, co to będzie, bo szykują się i podwyżki cen, i tam Jasnowidz jeden mówi o jakichś wojnach, tylko że on o tym już mówi i mówi, mam nadzieję, że mu się to nie sprawdzi. No jak dzisiaj Malinowa mówiła, że mówił o pogodzie, jaka ma być na święta i było całkowicie odwrotnie, także miejmy nadzieję, że on się po prostu myli. Ja już w ogóle nie słucham go, ale to co wcześniej przeczytałam, to już przeczytałam, nie? Wysłuchałam, przeczytałam. No i teraz jak tylko widzę jakieś nagłówki, że ten Jasnowiec znowu to czy tamto miał wizję, czy coś mówił, to po prostu nawet nie wchodzę, żeby się nie denerwować. Zobaczymy, jaki będzie ten rok. Miejmy nadzieję, że będzie dobrym rokiem i pod względem zdrowotnym przede wszystkim, i finansowym, no i w ogóle takim życiowym, nie? No. Także już życzenia wam już składałam wcześniej. To mam nadzieję, że no nie muszę teraz znowu tych życzeń, bo nie będę się, wiecie, powtarzać cały czas. No ale na razie to by było tyle, bo jeszcze chciałam potem wam nagrać fajerwerki. A jeszcze coś chciałam wam powiedzieć, ale skleroza zapomniałam. A, nie wiem, czy zauważyliście. Pofarbowałam sobie włosy. Że jak wczoraj je zobaczyłam w lustrze, to kwiczałam w tej łazience, ale musiałam kwiczeć po cichu, bo już wszyscy spali.
A ja zobaczyłam po prostu rude włosy, bo te odrosty mi się zrobiły na taki rudawy odcień. Teraz tego tak nawet nie widać, teraz wyglądają na ciemne, ale w tej łazience, jak one były mokre, to normalnie rude. Ale ja sobie myślę, mam to gdzieś, one mi bardzo szybko znowu się wymyje ta farba, to znowu jakąś farbę tam rzucę. No to teraz sobie dałam ten kasztanowy brąz, no i wyszły mi takie, nie wiem czy to widać, no w każdym razie takie refleksy są takie rudawe, chociaż zawsze miałam takie ciągotki, żeby sobie kiedyś zrobić takie właśnie rude te włosy, zobaczyć jakie płomienne, jakbym to wyglądała, no bo ja lubię zmieniać, lubię takie zmiany we włosach. Często robiłam sobie takie w odcieniach czerwieni, takie burgundy, no ale potem zauważyłam, że właśnie te odrosty, te siwe, to one nie są takie fajne burgund, tylko one są takie, jak potem po kilku myciach, to one są różowe te włosy, no. Także już teraz stawiam bardziej na takie brązowe, czekolada, coś takiego, nie? No a wpadł mi do ręki właśnie ta farba kasztan. No to wziąłam sobie ten kasztan, żeby zobaczyć. No. Fajnie mi się pokręciły te włosy znowu, bo na mokro. Znaczy się zostawiłam je tak, żeby wyschły. I na razie dzisiaj są fajne. Jutro to już pewnie nie będą takie fajne, ale to tam coś się z tym zrobi. No jutro raczej jak na spacer pójdę, to chyba czapki nie będę ubierała, bo u nas teraz jest 10 stopni wieczorem, jest pół do 10 i jest 10 stopni na dworze. Strzelają prawie non stop. Małe chwile przerwy i ten. Ja nie wiem, co będzie o północy. O północy to mi chyba braknie i już nie będą strzelali. Podejrzewam, że ci, którzy się boją, że nie dotrwają do północy, to strzelają wcześniej, nie? No, kropka jest taka troszeczkę wystraszona, ale na razie mniej niż w poprzednich latach. No, a ja jeszcze mam ten żel dla niej. Także ten żel gdzieś tak koło 11 zaaplikuję, żeby to już tak zdążyło działać wtedy, co będzie najwięcej tych huków. Szkoda tylko, że to tylko 2 godziny działa. No i chyba będę prosiła na następny rok panią weterynarz, żeby mi coś dała, żeby cały wieczór miała spokój, żeby się tak nie denerwowała, bo ona nawet nie chce iść ani na dworze, to jak była z nami, to się nie załatwiła, tylko leciała tam i z powrotem, a chciała z nami iść, bo nie chciała być sama w domu, bo się bała. No. Na balkon też nie wychodzi. Musiałam jej ten podkład taki dla piesków wyciągnąć, żeby w razie czego na ten podkład robiła, no bo jeść nie chce, ma tu świeże mięsko, nie chce jeść, tylko co jakiś czas idzie się napić, no bo ją pewnie suszy, jak tak wiecie, tak dyszy, nie? No. Także ostatni nasz vlog. Tutaj klepsydrę, mam taką malutką tą klepsydrę, to jeszcze jak byłam dzieckiem, to rodzice kupili taką plastikową. Może sobie kiedyś kupię inną, a może nie. Nie wiem, tą wzięłam po prostu z domu rodziców. No. Także dzisiaj ostatni w tym roku vlog. Ostatnie gadu z kuchni. No i jutro wszystko znowu trzeba będzie zaczynać od nowa. No. To na razie tyle. Nie będę się teraz po wielce żegnać, no bo jeszcze się będziemy widzieć, nie? To na razie, to zobaczymy się dla Was za chwilę. Bajo, bajo! Koniec. Zanim przyszłam, to koniec. Jakiś falstart. W pół do 12 jest. Ktoś się bardzo pospieszył. Ale zdążyłam przynajmniej na końcówkę. Fajne, tylko głośne, nie? Mam nie te bryle ubrane i teraz nic nie widzę.
No dobra. Za chwilę znowu załadują pewnie. Nie! Zero! Zero! Już! No nie liczyłam, ale ja już mam zero! Ale ja mam zero i wszyscy strzelają! Oni się spóźniają! No nie odliczają, nie zero! Widzisz, że strzelają wszyscy! Zobacz! Jest! No zobacz sobie! Ma co filmować normalnie. Thank you.
z tamtej strony bloku. Z boku chyba, wiesz? Cały czas. Tylko, że kurczę tu pod blokiem, to się wystrzelali przedtem i teraz wyszła. Działa nie mogło. No i wszystkiego najlepszego w nowym roku. No i moi drodzy, dużo szczęścia, zdrowia na ten nowy roczek, żebyście mieli dużo pieniędzy, mało zmartwień i mało wydatków, żeby Wam się wiodło w tym roku, a przede wszystkim, żebyśmy byli wszyscy zdrowi i żeby nas minęły te wszystkie drożyzny. Także życzę Wam jeszcze raz wszystkiego najlepszego na ten nowy rok. No to stuk puk lampeczkami. Wszystkiego dobrego. No i to już będzie koniec dzisiejszego vloga sylwestrowo-noworocznego. Teraz to sobie jeszcze posiedzimy troszkę, nie idziemy na spacer, bo tam pada i właściwie nie wiadomo, gdzie tam chodzić, bo tam przeważnie
młodzież chodzi. No, do wszystkiego dobrego. Wiki dzwoni.